Witam, dzień dobry. Kłaniam się bardzo. Kamil Cebulski z tej strony. Jesteśmy z Marcinem, wschodzącym reżyserem kina dokumentalno-ekonomicznego. Cześć, Marcinie. Cześć, Kamil. Jak tam, słychać? Co po premierze? Bo Marcin opublikował premierę, zrobił najnowszego swojego filmu i chyba pierwszego takiego długometrażowego o krakowskiej szkole ekonomii. Jak bardzo seksownie by to nie brzmiało, tak? Za chwilę nam Marcin wytłumaczy, co to za szkoła w ogóle była i co. I premiera była niedawno, pojawiłem się na premierze, widziałem wszystko, byłem jednym z pierwszych widzów, którzy to oglądali. Potem wy mieliście okazję to obejrzeć na internecie. Jak sobie na YouTubie wpiszecie Zapomniani, to wyskakuje na pierwszej pozycji, no bo troszeczkę ci ekonomiści nasi krakowscy byli tacy trochę, no żeby nie powiedzieć wyklęci, to zapomniani, tak? Więc opowiedz w ogóle, co to w ogóle, jakiś taki pomysł, że jak jacyś ekonomiści, jakiś film, jakieś coś, skąd to się w ogóle wszystko wzięło? Pierwsza rzecz jest taka i chyba w ogóle od tego powinienem zacząć, że bardzo dziękuję, że mnie zaprosiłeś do audycji. Znamy się już jakiś czas i ja też śledzę ciebie nie tylko jako przedsiębiorca, ale też jako dziennikarza społecznego i dla mnie to jest... A co się zaś tyczy samego filmu o Szkole Krakowskiej, w ogóle pomysłu o Szkole Krakowskiej, to tutaj o tym wszystkim chodzi. No ja się w środowisku, tak zwanym środowisku libertariańskim już kręcę te parę lat i zauważyłem jedno, że wszyscy odnoszą się przede wszystkim do pewnej wiedzy czy doświadczeń głównie amerykańskich. No to bo wszyscy doskonale znają Maria Rothbarda, wszyscy znają Ludwika von Misesa i to jest dobre, bo to byli dobrzy ekonomiści. Natomiast prawda jest taka, że i w Polsce mieliśmy, czy mamy jakąś niewielką, ale własną przynajmniej, tradycję wolnorynkową i o tym chciałem opowiedzieć w filmie, który się nazywa Zapomniani, historia krakowskiej szkoły ekonomicznej. Mieliśmy przed wojną takich panów, najważniejsi przedstawiciele i o nich ten film przede wszystkim jest, to był Adam Hegel, Ferdynand Zweig i Adam Krzyżanowski. No to byli tak zwani właśnie krakowiacy. W pewien sposób połączeni intelektualnie jeszcze z tą tradycją taką liberalną, austro-węgierską i o tym filmie też troszeczkę jest. To byli ludzie, co tu dużo nie mówić, różni. Tutaj ten termin szkoła, jakkolwiek się go używa dość powszechnie, to on może być nieco mylący, bo oni od strony metodologicznej bardzo się od siebie różnili. Hegel był Austriakiem, a Krzyżanowski najbliżej się samego widział jako pewnego tam propagatora myśli Adama Smitha. Ferdynand Zweig z kolei określił się jako neoliberał, a dzisiaj byśmy powiedzieli, że był socjalliberałem. To był taki najbardziej, powiedzmy, zresztą w ogóle nie byli etatystyczni, ale on był, powiedzmy, że najbardziej na lewo akurat ale pewne takie pryncypia ich łączyły. No to byli przede wszystkim wolnościowcy, oni nieco inaczej o tym myśleli, trochę inaczej to definiowali. No i to, z czym się starli w międzywojniu intelektualnie, no to był postępujący etatyzm, który nie tylko w Polsce występował, nie tylko my mieliśmy ten problem, właściwie cała część naszej Europy przechodziła na rządy takie zdemokratyczne, na rządy autorytarne, ale mocno biurokratyczne, mało wolnościowe, mało wolnorynkowe. Wyjątkiem była tylko Czechosłowacja, najbogatszy kraj tego regionu. Więc po prostu oni jakkolwiek mieli pewien zasób argumentów i byli skutecznymi intelektualistami, bo też nie tylko uczyli na uniwersytecie, też dziennikarzami dużo pisali. No Krzyżanowski nawet w pewnym momencie nie wiedział, co robić, żeby promować wolny rynek, to zaczął takie pogadanki radiowe wygłaszać. Więc on był właściwie też dziennikarzem społecznym, trochę tak jak ty. I no tutaj tam jakby kres był taki, że wojna przyszła i z tego etatyzmu zrobił się jeszcze gorzej, bo Polska została pobita. Hegel zginął w obozie koncentracyjnym, Krzyżanowski wojnę przeżył, był konspiratorem podczas wojny, ale po wojnie no, w PRL-u ze siłą rzeczy już nie można było takich kres głosić. A Zweig był Żydem z pochodzenia, musiał w Polsce uciekać i wynieść. Więc ta szkoła została niestety zapomniana, no i my teraz ją próbujemy przypominać. Bo to też nie jest tak, że ona jest zapomniana do końca. Są publikacje, były publikacje na ten temat, ale jest ich zbyt niewiele, są rozsiane, rozproszone. No i też ja lubię sobie to, ale są tacy ludzie, do których lepiej się mówi, bo oni mnie bardzo lubią. Te książki, ja to szanuję, nie ma sprawy, ale chciałbym, żeby tacy ludzie też się mogli dowiedzieć o tym, że przed wojną nie było aż tak wspaniale, jak się może wydawać, i że były jakieś pomysły na to, jak mogą być. A mogę się pochwalić, film zrobiliśmy tylko za prywatne pieniądze. Tylko za prywatne pieniądze i żaden podatnik nie ucierpiał podczas produkcji. Dokładnie tak było i tak napisaliśmy, my
tak się film zatrzymał. Odpadnie z taką informacją i to jest prawda. Film zrobiliśmy za budżet mniej więcej 10 tysięcy dolarów. To było około 30-29 tysięcy złotych, które udało mi się stać. Mówię o dolarach, dlatego że pierwsza wpłata, jaką mieliśmy, to była właśnie wpłata dolarowa. Mieliśmy grant 4 tysiące z czymś dolarów od Atlas Network, taka większa fundacja. No a później crowdfunding i ludzie nam wpłacali różne środki. To było naprawdę niewielki wkład, bo całkiem takie duże już donacje. Staraliśmy się tutaj też potem wypisać wszystkich, którzy nam pomogli. No ale to też nie ukrywajmy, zrobienie filmu to jest połowa roboty. Teraz jest kwestia promocji, pokazywania go. Staramy się z nim docierać do mediów, już jakieś publikacje pojawiają. Już nawet w czasie jak robiliśmy, już był artykuł na Onecie o Szkole Krakowskiej. Bardzo mi to sprawiło dużą radę, że to bądź co bądź Onet nie to jest wiodący portal, pisze o takich sprawach. Więc teraz na tym się skupiamy. Ja się teraz dogaduję z różnymi ludźmi na jakieś takie wyjazdy z tym filmem. To już raczej po wakacjach będziemy robili na jesieni. Jak rok akademicki ruszy, żeby też pokazać ten film. Zwyczajnie po to, żeby pamiętali, że mamy taką tradycję, że można się do tego odwołać, żeby nie tacy ludzie, ja po prostu chcę w jakiś sposób. Jasna sprawa, ale wiesz co, ten dopisek właśnie, że podatnicy nie zostali poszkodowani podczas produkcji filmu, no właśnie się gdzieś tam często przejawia w twoich różnych produkcjach, no bo tak na dobrą sprawę wypłynąłeś troszeczkę tym serialem Wolność pod odstrzałem, tak? Czyli trochę mało jest, że tak powiem, jakiejś takiej wysokiej myśli tutaj, wielkich książek, wielkich teorii, które gdzieś tam rewolucjonizowałyby świat, tylko gdzieś tam trochę bardziej się skupiasz, żeby te takie trudne teorie, które gdzieś jakiś sobie Mises postanowił napisać w 600 czy 800 stronach w książce Ludzkie działanie, to w jakiś sposób ty starasz się to tak przetransferować na taki bardziej popularno-naukowy, zrozumiały język dla zwykłego zjadacza chleba. I teraz pytanie, czy to jest dobra strategia, żeby tak o takich skomplikowanych rzeczach gadać tak prosto? Wiesz co, moim zdaniem najlepsza strategia to wiele różnych strategii, które naraz są włączone i różni ludzie je realizują. Ja z wykształcenia mam takie, powiedzmy, że myślę, że mam dobre teoretyczne zaplecze. Jestem doktorem filozofii polityki, mam też magistra z politologii. Akurat w tej działalności, którą robię, to jest całkiem dobre wykształcenie, zwyczajnie przydatne. Studia podyplomowe skończyłem z bankowości centralnej. Zwyczajnie staram się to możliwie dużo czytać, bo po prostu jest mi to jakoś potrzebne, pomaga. Mam to pewne publikacje naukowe też na koncie. No ale wiesz, inaczej się przekonuje ludzi, którzy są w stanie na przykład przeczytać świetną książkę. Dariusza Jurusia, zresztą Mowa i znamy, dlatego się tutaj powołuję na ten przykład. Napisał książkę W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu. Osobiście oceniam, że to jest najlepsza książka dotycząca teorii libertariańskiej. Chyba jaka w ogóle została napisana. Może nie najlepsza, może jedna z najlepszych. I teraz profesor Dariusz Jurusz jest w stanie dotrzeć do pewnej grupy ludzi i jest w stanie przekonać. Do takich geeków jak ty i ja na pewno. Ja dobrze wiem, że tutaj od niego nie będę lepszy, bo niezwyczajnie lepszym filozofem ode mnie. Przynajmniej na razie, póki tam on jest pohabilitacja jak ten, to jest po prostu świetny gość. To być może ja powinienem w takim razie zająć się troszeczkę innym sektorem tej działalności, spróbować dotrzeć do innych ludzi. Bo ja też mam jakieś swoje publikacje, też piszesz na Google Scholar Marcin Kierowski, to ci tam wyjdą jakieś linki. Ale ja ten świat akademii znam od środka, wiem jak on działa, wiem jakie tam są możliwości dotarcia z przekazem do różnych ludzi. Dlatego próbuję to miksować i wydawać coś obok. To właśnie będzie takim bardziej popularno-naukową propozycją. Stąd jest ten serial, stąd są nasze różne projekty takie edukacyjne jak Polsko-Amerykańska Akademia Liderów, który robimy w Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości, to jest fundacja, która zapracuje 5 lat. Stąd jest właśnie pomysł na Szkole Krakowskiej, stąd się wziął. Dużo różnych rzeczy, które niekoniecznie muszą być taką bardzo teoretyczną rzeczą, która na dobrą sprawę dla części ludzi będzie niesamowicie atrakcyjną czytała. To jest dobre, ale dla wielu ludzi będzie odstraszać się, będzie taki przekaz, że nie będą do przerwy. My się musimy wymienić, wiesz, to jest
postawię sprawę radykalnie. No, jest grupa ludzi, która może być przekonana do kwestii wolności przez książkę Roberta Nozicka Anarchia, Państwo, Utopia. Ale jest grupa ludzi, którą do kwestii wolności przekona piosenka Martina Lechowicza. Żadnej z tych grup nie można dyskryminować, nie można powiedzieć, że ci są mądrzy, ci są głupi. No, są po prostu różni, są inni. Więc dlatego my też, jako tam powiedzmy pewni przedsiębiorcy idei, którzy chcemy propagować ten sposób myślenia, także dla ZUS-u nie ukrywam tego, musimy mieć no po prostu w naszym portfolio różne produkty dla różnych osób. Jasne, ale wiesz co, Marcin, ty dla mnie jesteś takim trochę no, akademikiem, no bo de facto wytrzymałeś na studiach doktoranckich, tak? Co rzadko który przedsiębiorca jest w stanie wytrzymać, tak? Dałeś radę i de facto zrezygnowałeś trochę z takiej kariery takiej typowo naukowej. Na rzecz, no właśnie, budowania, co można powiedzieć, biznesu, no bo co, założyliście fundację i ładnych kilka lat się już utrzymujecie, państwowych pieniędzy nie bierzecie, robicie filmy, robicie różne publikacje, jakieś akcje robicie, projekty Arizona, nie Arizona, długo by to wszystko wymieniać i jesteście jak gdyby kolejną taką cegiełką na tej arenie przedsiębiorczości opartą o jakąś tam wolną ideę. Jak myślisz, czy taka branża właśnie, żeby może skończyć z jakimiś tam wpisami na Facebooku i memami, tylko po prostu zajęcie się jakimś biznesem, ale gdzieś ten biznes oprzeć o jakąś nutkę wolnościową, czy to jest, myślisz, taka dobra i wznosząca się branża, gdzie będziemy mogli razem na trendzie, na tej fali ludzi, którzy gdzieś będą przypływać, że będziemy mogli wspólnie razem rosnąć? Wiesz co, wydaje mi się, że tak. Zwyczajnie dzięki internetowi, to przede wszystkim dzięki temu, że informacja jest tania, bo łatwiej się z nią komunikować. Nawet teraz, kiedy rozmawiamy przez coś w rodzaju Skype'a. Wydaje mi się, że łatwiej będzie te idee no, na początku pokazywać ludziom, a później część z nich powie, to jest na tyle ciekawe, że chciałbym przeczytać książkę na ten temat. Jestem gotów za nią zapłacić. Albo powie, wiesz co, ten film jest dobry, zrób następny. Ja ci dam tutaj ci dołożę donację. Po prostu ja się chcę dołożyć. Crowdfunding. Już też całkiem nowy wynalazek, może być internetowy. Powiem ci, jak zaczynaliśmy. Zaczynaliśmy 5 lat temu z Jackiem Spendlem. Jacek mnie zaprosił do swojego projektu. On był wcześniej w Instytucie Globalizacji. To jest taka niewielka organizacja, też właśnie zajmująca się pewną formą przedsiębiorczości idei. Ja już byłem wtedy na doktoracie i byłem w Instytucie Misesa Polski. Zresztą przez jakiś czas jeszcze po tej fundacji byłem też współpracownikiem Misesa Polskiego. I Jacek mnie zaprosił, powiedział, słuchaj, może byśmy spróbowali zobaczyć. Ja się tam powiedzmy, że jeden czy dwa dni wahałem, bo chciałem rozważyć. Ale oczywiście zgodziłem się. Pierwszy rok był trudny, wiesz, nie mogę powiedzieć, że dołożyliśmy cokolwiek, bo nic nie dołożyliśmy w pierwszym roku do naszej działalności. Ale ja właściwie nic nie zarobiłem przez cały rok, bo dopiero wszystko rozkręcaliśmy. I przez tych 5 lat mogę powiedzieć, że mniej więcej 3, no może 5,5 utrzymuje się właściwie tylko z tego. Tutaj mam co jakiś czas oczywiście wpadnie coś, co można nazwać fuchą. Ktoś mi na przykład zaprosi gdzieś na wykład i mi za to zapłaci. Ewentualnie napisze jakiś artykuł do portalu czy do gazety i wpadnie jakieś parę groszy. Ale wiesz, to jest fucha, to nie jest coś, co ja jestem nawet w stanie do końca przewidzieć, jak się to będzie układało. Więc przede wszystkim ja na dobrą sprawę żyję z bycia libertarianinem. Jakkolwiek brzmi to dziwacznie, ale naprawdę tak jest. Myślę, że ten sektor będzie się jeszcze trochę rozwijał. Nie wiem jak bardzo. Widzę, jak wygląda on w takiej najbardziej zaawansowanej formie. No to jest, mówię o Stanach Zjednoczonych. Tam są organizacje niesamowicie bogate w naszej perspektywie. Tam jest też inna kultura donacji i to po prostu działa troszeczkę inaczej. Więcej tych jest klientów po prostu, którzy są skłonni za coś zapłacić, bo to jest ogromne państwo, gdzie jednak ta myśl wolnościowa wygląda trochę inaczej. U nas ona jest cały czas pod ziemią, a tam to jest partia libertariańska, to jest trzecia siła w Stanach. Libertarianie są w tamtejszym kongresie, nawet jeżeli nie są z tej partii, tylko są z republikanów, to mają coś do powiedzenia. Są holdingi medialne, które są wolnościowe,
Hollywood, jakkolwiek jest mocno lewicowo, to trafiają się jeszcze twórcy, którzy mają albo takie konserwatywno-liberalne podejście, albo wprost libertariańskie, więc to nie jest jakaś zupełnie przegrana sprawa. Jeżeli doszlibyśmy choćby do 10 części tej siły i profesjonalizmu, który tam jest, to ja będę spokojny, tylko tutaj jest kontrowersja taka. Amerykanie zaczynali najstarsze organizacje wolnościowe, FBI, powstało w latach 40. No a my zaczynaliśmy właściwie niewiele. Niewiele lat temu. Moja organizacja ma 5 lat. Najstarsza polska organizacja Centrum Adama Smitha istnieje od powiedzmy początku III Rzeczpospolitej. To wszystko są bardzo młode twory w porównaniu z tym, co jest w Ameryce, czy nawet w Wielkiej Brytanii, bo tam też jest mocna ta branża. No i to się niestety odbija, no, trochę na profesjonalizmie, trochę na możliwościach, jakie mamy jeszcze dotarcia gdzieś z tym. Wiesz, u nas jest tak, że właściwie mało która organizacja ma żelazny kapitał, więc jakby się tak naprawdę posypało, to musimy wtedy ostro budować. I to wszystko wcale nie nastraja jakoś dobrze, no ale ja jestem raczej optymistą i mocny. Czyli, że będzie społeczeństwo szło w stronę wolności troszeczkę bardziej niż w stronę socjalizmu? Takie masz bardzo pozytywne przeświadczenie? Nie, nie mam takiego przeświadczenia. Mam przeświadczenie, że jeżeli ja, ty i inni ludzie o naszych poglądach będziemy działać coraz lepiej, coraz skuteczniej, będziemy ze sobą współpracować, będziemy współpracować z wolnościowcami z poza Polski, to że być może część z tych ludzi przekonamy do tego, że to te nasze poglądy właśnie. A że przy okazji uda się z tego poprowadzić nasze projekty, także te, które pozwalają nam funkcjonować na rynku, nie tylko na rynku idei, to tym lepiej dla nas, więc to jest takie moje podejście. Część ludzi jest skłonna zapłacić za wiedzę, która może być całkiem dobrze pokazana, dobrze zaprezentowana. Warto to wykorzystać. No to jeżeli ludzie, jeżeli korporacje kupują dla swoich pracowników szkolenia z odpowiedzialności biznesu, dlaczego mają to robić osoby o poglądach, z którymi się zupełnie nie zgadzamy? Dlaczego nie mogliby to robić na przykład obiektywiści, którzy powiedzieliby, jak ich zdaniem wygląda odpowiedzialność? Albo libertarianie czy zwolennicy szkoły austriackiej w ekonomii. Tutaj mamy wiele różnych jeszcze możliwości, których na razie nie wykorzystaliśmy. Wszystko myślę, że przed nami. Tutaj jest ten rynek, istnieje, tylko trzeba wiedzieć, jak go ogarnić, jak go pracować. A nie masz takiego wrażenia, że wśród tej młodzieży, która powiedzmy teraz gdzieś tam zaczyna czy kończy studia, czyli powiedzmy ludzi gdzieś tam 10 lat od nas młodszych, to tak naprawdę jest mniej takich zaangażowanych wolnościowo ludzi? Oczywiście jest jakaś taka fala, te 12% Korwina w gimnazjach i tak dalej, ale ja mam takie wrażenie, że spośród tego ogromu dużo się traci na jakości i mało kto chce albo widzi siebie tak naprawdę profesjonalnie przyszłość związać właśnie z jakąś taką działalnością, taką jak twoja, taką jak moja, czy nie wiem, produkcja tych koszulek, tak Ready's Bet, tak, to tak wypłynęli. No jest takich kilka przedsiębiorstw takich typowo wolnościowych czy patriotycznych u nas, które sobie funkcjonują. Ja to widzę po tym, że wiesz, to jak była ostatnia kampania wyborcza, no to sobie pośledziłem te wszystkie jedynki, dwójki, trójki, czwórki na tych wszystkich listach wyborczych, polajkowałem Facebooki tych ludzi, żeby śledzić, co oni tam piszą, i rzeczywiście produkcja trwała tych różnych memów, jakichś tam wypowiedzi, że podatki są złe i tak dalej. No tylko tak po wyborach, jak tam z rok po wyborach, jak zacząłem przeglądać te wszystkie strony, profile, no to tak wiesz, ostatni wpis pół roku temu, ostatni wpis 3 miesiące temu i tak czuję się taki trochę, że ludzie by tak chcieli, ale to takie jest takie chcenie właśnie jak z założeniem działalności gospodarczej, że no bardzo bym chciał, ale to w sumie to muszę robotę znaleźć. No jest troszeczkę takie ryzyko, to prawda, ale nie mogę się zgodzić z tym przykładem, który przyjęło. Troszeczkę jakby z okolic naszą działalność, czyli takich powiedzmy polityk. Polityka ma to do siebie, że funkcjonuje na zasadzie zrywu. Są zrywy takie wyborcze. Ci ludzie wtedy mają okresy wytężonej pracy. Coś jak żywo. My natomiast musimy pracować troszeczkę inaczej i u mnie to jest wiesz, taka praca w dość jednostajnym tempie, ewentualnie podzielonym na jakieś projekty.
Więc zwyczajnie no, ja bym tak nie mógł działać, że wiesz, że pół roku tam powiedzmy coś robię, a potem pół roku nic nie robię, ja to nie trzymam na takiej formie działalności. To jest w pół roku, to dużo czasu. Odnosząc się do kwestii tego, bo tutaj jeszcze dwa bardzo ciekawe rzeczy. Jeden to jest kwestia ilości ilości i drugi jest wspomniany zapał tych różnych młodych działaczy. Wspomniany zapał jest i będzie zawsze i to jest normalne. Wydaje mi się, że tutaj jedyną formą przezwyciężenia tego jest dotarcie nie do 100 ludzi, z których 90 sobie da spokój, ale dotarcie do 1000, z których sobie 900 da spokój. Bo wtedy mamy 100, a nie 10, którzy z nami zostają dalej. Do tego oczywiście my sami musimy być lepsi, musimy być bardziej profesjonalni. Moja organizacja musi być lepsza, robić lepszy projekt. Ja sam muszę być sprawniejszym przedsiębiorcą. To jest dla mnie zrozumiałe, bo jeżeli szukam gdzieś winy, to muszę to robić u siebie. I niestety tego sposobu myślenia nawet wśród liberałów czy libertarian w Polsce no, nie ma zbyt często. I wydaje mi się, że to jest też duża część problemu. Zawsze jest takie myślenie, że albo to nie wypaliło, bo coś tam, bo ten... Trzeba najpierw zastanowić, czy ja zrobiłem wszystko dobrze. A czasami jak myślę o swoich projektach, to widzę, że parę rzeczy może. I każdy jest dla mnie jakąś nauczką, no bo ja przecież też nie jestem omnipotentny, nie musimy tutaj być racjonalni, do siebie jakoś być krytyczni. Więc to jest jakby taka forma też myślenia. A druga, jest też pewne zagrożenie związane z tą masowością, że faktycznie dużo ludzi na porządku się interesuje, ale nie robi nic mądrego w tym roku, bo jak filmy produkuje, to ja siłą rzeczy muszę obserwować wszystkie te grupy internetowe, wolnościowe na Facebooku, w mediach społecznościowych. Czytam komentarze pod filmami, które tam nam ludzie zostawiają na YouTubie pod wolnością, pod ustrzałem. Dawno jeszcze pora siedziłem, teraz pora już to jest taka trochę taka przeszłość internetowa. No i tak, obserwuję to, że dużo ludzi no tak podchodzi do tego chyba dlatego, że jest to jakaś forma kontrowersji dla nich. Bez jakiegoś żadnego zrozumienia, ale nie martwi mnie. Naprawdę nie martwi mnie to, bo wydaje mi się, że to jest właściwie dowód na to, że coraz szerzej zarzucamy sieć. Potem, jeżeli ktoś na przykład zostanie mi z kim, ja potem będę mógł pociągnąć moją działalność. Mamy teraz przecież w Fundacji gościa, który jest naszym absolwentem. To jest Paweł Piwowar, jest świetny, niesamowicie nam pomaga i my też mu płacimy tam po prostu za jego pracę, no bo to jest uczciwe, że to zarobi. Widzę, że to działa, no tam wiesz, powiedzmy kilka osób zrobi ten kurs Polsko-Amerykańska Akademia Liderów, da sobie spokój, stwierdzi, ok, zrobiłem, nie było mi to jakoś bardzo potrzebne. Inni powiedzą, no ok, dowiedziałem się czegoś, teraz będę się zajmował czymś innym. No i trafimy czasem kogoś, kto albo swoją własną organizację założy, albo będzie z nami działał, albo pójdzie do mediów i zacznie pisać już w troszeczkę takim nurcie bliższym nam. Więc myślę, że mimo wszystko warto. Chociaż nie ukrywam, że czasem przykro się czyta takie bardzo mało merytoryczne wypowiedzi, ale co tu zrobić? Tak już się robi. No niestety nie da się jakoś przefiltrować niektórych tych wypowiedzi, które trafiają i potrafią niekiedy człowieka na kilka dni zamroczyć, no ale idziemy do przodu. Wspomniałeś o Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. Co to? To jest pierwszy taki kurs, który zaczęliśmy. Czyli de facto wasza fundacja powstała na początku po to, żeby ten kurs przeprowadzić, czyli jest sobie Marcin, jest sobie Jacek Spendel i co by tutaj dobrym produktem było na rynek wolnościowy? No kolejne szkolenie. Tak jest, znaczy to jest trochę tak, jest taki dość znany popularny samolot A10, ten taki Antek. Zrobili w momencie, w którym już było to działo, takie ten minigun, bo to trzeba było coś dobudować, żeby to latało. No to zbudowali samolot, więc mniej więcej u nas tak było z Akademią Liderów i z fundacją. Jacek wymyślił ten projekt na początku, on zresztą wymyślił w Arizonie, który teraz jest, tak wkrótce będzie wracał, bo tam robi następny nasz projekt, czyli projekt Arizona, nazwa nie jest szczególnie wkrótcza. I Polsko-Amerykańska Akademia Liderów miała za zadanie, żeby trochę profesjonalizować już ten ruch, przede wszystkim ludzi z Kolibra, z partii politycznych, którzy gdzieś się tam obracają, dać im trochę jakiejś wiedzy, pokazać im następne punkty, które mogliby sami wykonać, pomóc im przeszkolić się w kwestii retoryki. I tak wyglądała pierwsza edycja. Sam zresztą jestem absolwentem, więc w jakiś sposób też ta fundacja mnie wciągnęła, zanim jeszcze zaczęła istnieć. Jeszcze wtedy się podjęłem, już idę, odbywała to.
Później troszeczkę zmienialiśmy. Ja sam robiłem szkolenia na Palu z dotarcia do mediów lokalnych, bo też pracowałem jako dziennikarz w gazecie. Robiłem szkolenia z realizacji projektów. Mieliśmy szkolenia takie, już nazywaliśmy je menadżerskimi, gdzie chodziło o jakieś tam, powiedzmy, kwestie zarządzania ludźmi, które mogłyby się przydać w tym sektorze. W ten sposób to się rozwija, więc tutaj co edycja właściwie ta oferta jest trochę różna, niekiedy mocno różna. Sam widzę, jaka ewolucja przeszła tam od pierwszej edycji, teraz chyba 10 już była. Nie? I tutaj naprawdę, no wiesz, musimy gonić ten rynek, bo ludzie tam mówią, zróbcie to, to się widzimy, to się podoba, to się nie podoba. Czasami coś wypali, czasami nie, więc musimy cały czas się dostosowywać. I wydaje mi się, że to też pokazuje pewną siłę tego naszego trzeciego sektora wolnościowego, że wiesz, mamy oczy dookoła głowy, że jesteśmy otwarci, że patrzymy po prostu, czego ludzie mogą tu chcieć. I tutaj też pomaga to, że po prostu znamy dużo ludzi w tej organizacji. Możemy też pytać o feedback, co często nasi koledzy albo ludzie, którzy później z nami zostają i tak to działa. Okej, okay, no to skoro mówisz, że no jedne rzeczy nie działają, inne działają, to ja już automatycznie chcę się dopytać, które działają, a które nie działają. To znaczy, w którą stronę te projekty wydają się sensowniejsze, a na czym się tak trochę sparzyliście i no raz spróbowaliście, a nie wyszło. My na przykład się w Asbiuro dużo sparzyliśmy na takich online'owych rzeczach, jakichś tam webinarach, na jakichś tam nagraniach i tak dalej. I de facto nie chcemy czegoś takiego promować, robić i tak dalej, no bo wolimy zebrać ludzi przy piwie i niech słuchają wykładów, niech się opiją, niech wymienią, niech się trochę poznają, niech wymienią swoje opinie i tak dalej, i tak dalej. No mógłbym tak całkiem sporo wymienić rzeczy, które nam no jakoś się nie kleiły. Nie kleiły się na przykład nigdy nam żadne jakieś takie jedno weekendowe wydarzenia. Zupełnie nam się nie kleiły, ale uważamy, że jest bardzo dużo miejsca na rynku takich bardzo długich wydarzeń typu 2 lata, typu 3 lata, jak studia licencjackie, jak jakieś porządne studia podyplomowe. To ja mam wrażenie, że tutaj rynek aż cierpi z powodu braku różnych sensownych propozycji. No ale w waszym przypadku, jakie wy macie doświadczenia? Co działa, a co nie działa? Wiesz co, to może trochę ci powiem paradoksalnie, co u nas upala właściwie co edycję w Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. To jest kurs online właśnie, który złożony jest z nagranych już wykładów. My to ludziom wysyłamy. Później oni na podstawie tego piszą takie prace, eseje, ja to sprawdzam, no bo tutaj z racji tam wykształcenia czy zainteresowań akurat się do tego nadaje i mogę to zrobić tam na poziomie. I właściwie co edycja tutaj uczestnicy są, tylko że to są takie kwestie bardzo mocno teoretyczne. Wiesz, tam jest na przykład mój wykład o tym, czym się różni, znaczy czym jest neoliberalizm, czym jest neokonserwatyzm, jak ze sobą wybierają ewentualnie. Mam taki jeden, no bardzo teoretyczny referat dotyczący różnic w obrębie libertarianizmu między tymi naprawdę najbardziej nawet mikroskopijnymi szkołami myślenia, ale ludzie to kupują i w jakiś sposób ich to interesuje i to wypala właściwie zawsze. Jeśli chodzi o webinary, różnie wypadło. Wiesz, trudno mi powiedzieć, dlaczego to zależy. To ja nawet sam prowadzę taki webinar Ekonomia dla Zielonych, naprawdę takie podstawy podstaw. Które może prowadzić nawet nie ekonomista. Czyli ja bym się nadawał. Czasami to wypala, a czasami jakoś tak zupełnie jakby nie. I właściwie nie wiem co, jeszcze jakby nie wpadłem. My o tym nawet nie wiedzieliśmy, ale okazało się, że kiedy był rok wyborczy i było zaraz po wyborach, bardzo nam pospadały zasięgi, bardzo nam uczestnicy przyszli, chcieli przychodzić. Ja sobie nie zdawałem z tego sprawy, jak my mocno jesteśmy związani z polityką, bo ludzie czują tam różne nazwy partii wolnościowych, nazwiska polityków, które kojarzą z liberalizmem, z wolnym rynkiem, z lezeferyzmem i jakoś na nas trafiają. Bez tego, jak gdyby lewara, my mieliśmy dużo słabiej, więc to też jest jakieś takie dziwne. Kiedyś na przykład nie wypaliła kwestia samorządów. Chcieliśmy przeszkolić już sprawujących swój mandat radnych. Mieliśmy naprawdę fajną ofertę, bardzo taką spersonalizowaną. Robiliśmy to z doktorem nauk politycznych, który nam mocno pomógł. Całe narzędzie zbudowaliśmy do tego, żeby
po prostu generować takie raporty wysyłane do każdej z osób osobno, gdzie było napisane, jakie tam wiedzieliśmy, to wyglądało tak, że wiemy, jakich on ma potencjalnych przeciwników u siebie w regionie, jaką większością przerów, jak stoi jego klub, czy tam jego powiedzmy lista, z której chodzi, czy znowu taka będzie, odzew był tragiczny, po prostu był poniżej takiego naturalnego odbicia, które powinniśmy dostać, gdyby oferta była względnie dobrze napisana, więc coś musieliśmy zrobić źle. Do dziś nie mam pojęcia co, wiesz, taki po prostu taki paradoks, a naprawdę konkretnie się tym zajęliśmy, mieliśmy jednego gościa, który merytorycznie to robił, który się zajmuje taką, wiesz, bo ja się zajmuję politologią taką filozoficzną, doktrynami, historią myśli, takimi rzeczami, które są może mało praktyczne. Ale mieliśmy jako tutaj współpracownika no, świetnego zawodnika, który się zajmuje taką politologią wyborczą. I zupełnie nie poszło, pomagał mu gość, który pracuje jako wzięty PR-owiec, za naprawdę dobre pieniądze, robi dobre projekty i we dwóch jakoś, nie wiem, to się, jak ja mówiłem, ja słyszałem, co oni mówią, jak oni to chcą zrobić, to mówią, chłopaki, no wygraliście to banko z nimi. Chyba jedna z tych odpowiedzi przyszło, no to wiesz, to dziś się zastanawiam, co się tutaj stało. Czasem coś wchodzi, czasem nie wychodzi. Paradoksalnie, robiliśmy mniejszy, krótszy kurs samorządowy dla ludzi, którzy chcą ewentualnie działać w samorządzie. A my takie umiejętności raczej miękkie właśnie, dotyczące tego, jak na przykład porozmawiać z dziennikarzem, żeby nie było, jak napisać informacje prasowe. Spotkaliśmy tych ludzi z osobami, które są wolnościowcami i pracują w samorządzie już teraz. Na przykład z radną w Krakowie doktor Jantos, która nawet w naszym szkole krakowskiej występuje, znana marka w Krakowie. I paradoksalnie to poszło lepiej. Tutaj ludzie byli bardziej zainteresowani niż tamtym kursem, który miał się kończyć w formie takiego właśnie weekendowego wjazdu, czy tam może nawet kogoś, która nie pamiętam. Różnie to działa. Czasem coś wypali, czasem nie. Serial na przykład całkiem nieźle wypalił, ale też w obrębie odcinków były odcinki bardzo różne. Najlepiej wypalił odcinek o broni, o prawie do posiadania broni i o deregulacji. Najgorzej wypalił na przykład odcinek o trzecim sektorze, który w ogóle ludzi bardzo słabo zainteresował, no to jest wskazówka na przyszłość. Co robić, czego nie robić, żeby te zasięgi były opisane. To ciekawe, bo akurat z bronią to chyba jest najmniejszy problem w Polsce z tych wszystkich odcinków, które gdzieś tam zrobiliście. Każdy poruszał jakiś inny temat, tak? I to chyba z bronią jest najmniejszy problem, no bo niby się mówi, że tak, te przepisy są jakieś takie strasznie trudne do przejścia i w ogóle Polak to nie może mieć broni, a tak na dobrą sprawę wystarczą dwa weekendy na strzelnicy i zdanie bardzo banalnego egzaminu, tak? Więcej niż może, nie powiedziałbym, że takie zdobycie licencji na broń, nie powiedziałbym, że jest bardziej męczące niż zdobycie licencji na prawo jazdy, tak? Czyli jeżeli ktoś chce, no to sobie każdy zdobędzie, tylko pytanie oczywiście, gdyby broń sprzedawali w marketach koło kiełbasy, no to pewnie więcej ludzi by kupiło, ale teraz takie pytanie się nasuwa, czy Polacy po prostu nie mogą mieć tej broni, czy po prostu umówmy się, nie chcą mieć tej broni, tylko sobie tak wolą na Facebooku popisać głupoty, że jest trudno i tak dalej, a tak na dobrą sprawę mało kto w ogóle na strzelnicę poszedł i strzelił kilka razy. Jest dużo narzekania i ja to też obserwuję sam od czasu do czasu chodzę na strzelnicę w celach czysto rekreacyjnych. To jest raz, że się można nauczyć czegoś pożytecznego, bo to jest jedna, która miejmy nadzieję nigdy mi się nie przyda, ale nigdy nic nie wiadomo, jakie czasy jeszcze nas czekają. Ale widzę, że no wiesz co, no tam tłumy nie uderzają, ja nie muszę stać w kolejce, nie zapisuję się jakoś, nie wiem, 3-4 tygodnie wcześniej, żeby się umówić na godzinę, żeby postrzelać w bloka po prostu dla frajdy w weekend się przejść, to tak się nie dzieje. Następna rzecz z dostępem do broni, o tym, że Polacy mówią, że chcą się czuć bezpieczni, a przecież broń czarnoprochowa, mówię, kupić przez internet i na takiej samej zasadzie, jak książki z Allegro sobie ściągam, był sobie Colty Navy kupować i co, i mógłbym to robić, okej, okay, dobrze, to jest broń taka trochę niezręczna, no tam jest, no, to jest old school, ale jeżeli w wojnie secesyjnej ludzie mieli od tego, no to przecież się biologicznie nie różnimy, więc ona jest skuteczna do obrony także dziś, ale pomimo tego, że jest cięższa i trudniejsza w ładowaniu, trochę trudniejsza w ale robi też większe kuku.
O tak, robi większe. I ja myślę, że tutaj dużo jest narzekania, bo się bardzo często niestety jakieś wolnościowe kwestie to się kończą na tym, że ludzie się w internecie sobie lajkują, że jeden napisze drugiemu, że nic nie można osiągnąć. A jak ty mówisz o tych firmach, no to załóż firmę, a jednak nie pójdę na etat. No to dokładnie tak samo jest z bronią, tak samo jest ze wszystkim. I ja to też obserwuję. Jak nie ma, wiesz, ludzie mówią, no i co dalej zrobić? No i tutaj no, czasami jest tak, że już muszą zrobić coś sami. To jest chyba ten najtrudniejszy moment. Lubi być prowadzony za rękę, ale żeby się wziąć samemu za siebie, to jest za to. No właśnie, ja mam czasami takie przemyślenia, że ta myśl wolnościowa, ta myśl antypaństwowa, to troszeczkę też przyciąga taką grupę nieudaczników, mi się wydaje. Oczywiście to nie tylko ich przyciąga wiele ludzi, ale bardzo dużo jest takich właśnie, że ja nie zrobię nic, bo państwo mi przeszkadza, tak? Nie otworzę knajpy, nie otworzę tego, nie będę szukał pracy, bo nawet jak znajdę pracę, to będzie mało płatna, bo podatki i tak dalej, i w ogóle to ja będę sobie siedział i nic nie robił, bo to państwo jest takie strasznie złe i w ogóle idę się zabić, bo nie mam sensu w życiu, tak? A tak na dobrą sprawę też nie dostrzegamy tego, w jakim my żyjemy świecie. My żyjemy w najlepszym momencie chyba w dziejach świata, gdzie nie ma jakiejś takiej poważniejszej wojny. Oczywiście jakaś tam poważniejsza wojna według mnie się szykuje, ale jak na razie nie ma. Jak na mapie Europy to chyba żyjemy w całkiem dobrym państwie, tak? Gdzie nie ma przestępczości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Gdzie mamy, wiesz, całkiem dobre drogi. Mamy naprawdę, 3/4 świata nie ma takich dobrych dróg jak my, tak? Cała ta Azja Środkowa, ta Południowa, cała Afryka, cała Ameryka Południowa. No to wiesz, o co chodzi? Czy my na dobrą sprawę zawsze będziemy tak, my, znaczy nie my, tylko część po prostu tego środowiska, tak zrzucać tą odpowiedzialność na najmniejszy problem, bo są problemy, ale niektóre problemy naprawdę można bardzo łatwo pokonać, a ja często mam takie wrażenie, że taki najmniejszy problem to już powoduje, że taka księżniczka czy taki książę w ogóle już nie będzie się brał za nic. Troszeczkę bym to, Kamilu, rozszerzył. Mnie się wydaje, że tutaj w naszym środowisku wolnościowym są ludzie, którzy powiedzą, ja znam takie osobiście, którzy powiedzą, że nie mogę zrobić czegoś, bo państwo, ale w środowisku powiedzmy, że zwolenników PiS-u będą tacy, którzy powiedzą, nie możemy czegoś zrobić, bo nam szara sieć układów postkomunistycznych nie przeszkadza, a w środowisku tam powiedzmy z okolic Platformy Nowoczesnej to ludzie powiedzą, no my byśmy to mogli zrobić, no ale przez ten polski nacjonalizm nic nie możemy, bo to jest takie kultusko, jeszcze się nie okaje. I właściwie w każdym z tych środowisk znajdują się narzekacze, to są ludzie do siebie bardzo podobni, i tylko że no tutaj jakby te obiekty narzekań się różnią, bo tutaj jednemu się nie będzie to podobało, drugiemu tamto. Nawet gdyby powstał ten hipotetyczny anarchokapitalizm i dałoby się wprowadzić anarchię własności prywatnej, pojawiliby się od razu ludzie, którzy by powiedzieli, no ja bym to i to zrobił, no ale ponieważ nie ma państwa, to nie mogę tego zrobić, więc tak na pewno by było i taka kategoria niestety zawsze będzie występować. Możemy tylko ubolewać, no ewentualnie starać się jakieś ograniczać efekty zewnętrzne, które ci ludzie wytwarzają, żeby po prostu nie myśleli o tym hipotetyzmu. A co robić? No, pokazywać, że się da, że jednak można to osiągnąć i tak dalej. No słuchaj, ja mówię otwarcie wprost. Słuchajcie ludzie, skończyłem politologię, skończyłem studia dla bezrobotnych, ale poszedłem na te studia, bo chciałem to robić, bo mi się to podobało, interesowałem się tym. Całe studia gdzieś pracowałem, tu się zaczepiłem w redakcji, tu się zaczepiłem w portalu. Miałem też takie prace, wiesz, typowo studenckie, w hostelu pracowałem. Pracowałem na lasce, czyściłem ryby, więc jako pracę wakacyjną miałem kiedyś coś takiego. No po prostu różne rzeczy robiłem. I mój szef mnie znalazł do pracy, ja zaczynałem w handlu. Na początku zaczynałem w handlu, sprzedawałem szkolenia. I on mnie znalazł w ten sposób, że usłyszał mnie w radiu, bo ja chodziłem do radia na takie audycje o polityce i on się skontaktował z radiem, mówi, ten gość ciekawie nawija, myślę, że mógłbym spróbować zrobić z tego handlowca. I tak, wiesz, ja miałem obronę 15 września, bo we wrześniu to robiłem, ja tak czasem mam problem z terminowością. 16 września byłem na rozmowie o pracy, już wiedziałem, że ją dostałem. I nie była to jakaś, wiesz, super, hiper robota, praca marzeń, że Ferrari nie podjeżdżałem po pół roku pod biuro, ale
była okej. Okay. A szczególnie jak się porównywałem z ludźmi, którzy przez studia, a właściwie tylko studiowali, to w ogóle miałem naprawdę dobrze. I tutaj tak to trzeba pokazywać. No, robimy fundację z kolegą, kolega, znaczy Jacek jest socjologiem wykształcenia, no tylko ja nie wiem, czy to jest gorzej, czy to jest. Ale się dobraliście. Chyba porównywali. I wiesz co, no po prostu mieliśmy pomysły. Na początku mieliśmy tam, nie wiem, budżet 1000 zł, bo za coś to trzeba było postawić. Te fundacje taką ogromną kasą dysponowaliśmy. No ale wiesz, Jacek kogoś znał, ja kogoś znałem. Tutaj ja trochę popracowałem, on pojechał na konferencję, nawiązał jakieś kontakty i tak powoli byśmy się ruszali. Jakbyśmy oczywiście stwierdzili, że ponieważ państwo nam zabiera za duży procent w podatkach, to najlepiej się położyć i nic nie robić. No to byśmy tak leżeli, nic nie robili. To jest właśnie to. No, trzeba też sobie zdać, myślę, że z tego, z jednej rzeczy sprawy, to już tak zupełnie na koniec powiem, że na kilka rzeczy trzeba pokrywać. Że to nie jest tak, że wiesz, z dnia na dzień, że się robi na czwartek, sobie zbudujesz instytucję edukacyjną, która będzie miała, wiesz, jakąś przepustowość, żeby 1000-2000 ludzi na rok do szkoły, że będziesz miał portfolio takich różnych projektów, że będą cię szanować, będą cię zapraszać ludzie ze środowiska wolnościowego na konferencje największe i ci jeszcze kupować przelot, żebyś tylko tam pojechał, no to tak się z nocy, z czwartku na piątek nie stanie, to trzeba parę lat po prostu włożyć w to i tyle. No i były takie momenty, że było trudniej, ale to wszystko było do przezwyciężenia, bo też to, co jest ważne, to ja na przykład wierzę w taki biznes, który jest rywalizacją, bo to jest oczywiste, ale jest też współpraca. Że szukasz ludzi, z którymi coś możesz zrobić wspólnie i podzielić się zyskiem. To wtedy naprawdę łatwo wychodzi. To jest pewien podział pracy. Ja się mogę zająć tym, co umiem i lubię, a ktoś inny tym, co on umie i lubi, i jakoś lepiej funkcjonuje. My się z Jackiem po prostu staramy uzupełniać, pomagać sobie, wspierać się też w naszej działalności. No i dzięki temu on, powiedzmy, tam ma ten element taki networkingowy, u niego jest lepszy, bo on jest no taki bardziej sympatyczny, po prostu w życiu jest płatszy niż ja. Ja się na przykład mogę dzięki temu zająć tym, żeby zrobić line-up konferencji, bo mam lepsze kontakty na uniwersytetach, mogę coś napisać gdzieś, mogę na przykład zrobić wywiad z jakimś ekonomistą, bo po prostu wiemy, jak z nim rozmawiać. Się dzielimy pracą i z tego, co on robi, zysk jest dla mnie i na odwrót. Razem nam ten szybko to też wychodzi. Jasna sprawa. No nie musisz mi mówić, jak budować instytucję edukacyjną, gdzie się szkoli 1000-2000 ludzi rocznie, bo mogę powiedzieć, że to zajęło jakieś 10 lat tylko, więc no tak skromnie. No i tutaj nie ma, wiesz, no, nie ma zmiły, no bo trzeba czasami poczekać. Tylko, że nie czekamy, aż się coś samo zrobi, poczekamy i pracujemy. Dokładnie. Dokładnie. Półtora roku ciężko w fundacji, dopiero później z tego wyszło. Tak, a dolina jest chyba dla każdego przejścia. Dokładnie. Dobra, to co? Gdzieś przechodzimy do końca. Film Zapomniani sobie rzućcie na YouTubie, obejrzcie koniecznie, że też mieliśmy dawno, dawno temu przed wojną takich, powiedzmy, korwinistów naszych, którzy, no, część z nich tragicznie skończyła, jakby nie patrzeć, więc różnie to może być. A powiedz, Marcinie, jakie są dalsze plany, bo już wiem, że szykujesz jakąś tam kolejną fajną niespodziankę, film o jakimś takim bardzo fajnym gościu. Tak, będziemy już kilka nowych rzeczy mieli. Może zacznę od projektu, który teraz najbliżej będziemy robili. Będziemy robili Liberty English Camp chyba we wrześniu u nas na stronie fundacja.org, wspólnego takiego ogłoszenia. Wiem, że ty tam to będziesz mówił. Ja tam też będę, więc będzie okazja poznać różnych wolnościowców. Pomysł jest banalny. Uczymy ludzi mówienia po angielsku. Sami przy tym też się uczymy, bo mój angielski jest taki, jaki jest. Twój angielski jest taki, jak i mój pewnie. Rozmawiamy w kwestiach wolnego rynku, gospodarczych, czy tam poznanych autorytarnych, to, że właśnie po angielsku z różnych krajów, z najbliższymi też, no i uczymy się w ten sposób. I to już będzie zupełnie wkrótce. Wiem, że Jacek teraz już wkrótce będzie kończył pierwszą edycję projektu Arizona, czyli wyjazdu takiego szkoleniowo-integracyjnego drugiego do Arizony właśnie po to, żeby ludzie zobaczyli, jak instytucje wolnościowe działają w Ameryce, żeby się umieli tam zakręcić, czy tam dowiedzieć się czegoś, jednocześnie merytorycznego nauczyli tam na uniwersytetach. Wiem, że on teraz wkrótce będzie wracał, ale wiem, że będzie robił drugą edycję. No a ja będę robił następny nowy film, chyba dłuższy od tego o Szkole Krakowskiej, przypuszczam, że 90-minutowy.
Roboczy tytuł to jest Mises the Movie. Myślę, że ten tytuł mówi wszystko. Będziemy robili film o Ludwiku von Misesie, jego wpływie, o tym, co on teraz może nam jeszcze powiedzieć. Bo po prostu problem jest taki. Jest film o Ludwiku von Misesie, który jest dobry. Tylko to jest tak stary, że tam jako jeden z ekspertów wypowiada się jeszcze Marej Rodman. Więc po prostu potrzebne jest lepszej szacie graficznej z ekspertami, którzy teraz są znani z internetu. Zrobione za profesjonalny budżet taki w skali amerykańskiej, z mocnymi partnerami europejskimi czy właśnie zaatlantyckimi. No i tym się będę zajmował teraz moim współpracownikiem w najbliższym czasie. No i mam nadzieję, że wszystko się. No właśnie, ale co mnie zaciekawiło, to jak opowiadałeś o tym filmie, to go tam nie planujesz go tworzyć właśnie na rynek polski, tak? Gdzie powiedzmy jest taki model, że się zbiera 10 mądrych głów, które opowiedzą coś o Ludwiku von Misesie i się odwiedzi tam jego kamienicę we Lwowie i tak dalej, i tak dalej. No tylko na rynek amerykański, gdzie no, wolnościowcy z pierwszej półki będą opowiadać, czyli można powiedzieć, że Marcin trochę takim tropem Kamila też się wyprowadza swoją działalność poza granice Polski? W pewien sposób może tak, natomiast bez jakichś tutaj zawirowań, powiedzmy, że organizacyjno-prawnych, bo tutaj podmiotem, który to wszystko będzie organizował, będzie fundacja, która jest naszą fundacją, jesteśmy zarejestrowani w Polsce i tu prowadzimy działalność gospodarczą. Bo my mamy działalność gospodarczą i 40% naszego budżetu to jest sprzedaż, reszta to są granty, które dostajemy na realizację. Będzie, znaczy ta kwestia amerykańskości polega na tym, że ja chcę zrobić film, który nie będzie atrakcyjny tylko dla Polaków. Bo siłą rzeczy film o Szkole Krakowskiej przede wszystkim powinien być dla Polaków, no bo to opowiada o polskiej tradycji. Ale jak chcę powiedzieć o tradycji, która jest powszechnie znana, no to muszę się odwołać do ludzi, których, no tak, najważniejszy libertariat. I będę próbował do nich dotrzeć. Powiem ci, w jakich miastach planuję kręcić, co w jakiś sposób będzie korespondowało, mam nadzieję, z nazwiskami, które się w tym filmie znajdą. Jeszcze nie mamy ustalonej do końca listy, ale chcę odwiedzić Auburn, czyli Instytut Misesa w Alabamie, no to jest oczywisty kierunek. Chcemy pojechać do Atlanty, chcemy być w Waszyngtonie, chcemy być w Nowym Jorku. Chcemy być też w Wiedniu, no i oczywiście we Lwowie po to, żeby nagrać przebytki z kamienicy, gdzie się ludzie pomiędzy urodzi, bo tam to nie ma niestety jakoś szczególnie dużo ekspertów. Sądząc po tym, w jakim stanie jest Ukraina, to oni chyba się po prostu nie znają na pewno. To się znają świetnie. Więc tutaj tak to wygląda i chcę zrobić film, który będzie zwyczajnie atrakcyjny, nie tylko dla widza polskiego, ale dla widza globalnego. To myślę tutaj przede wszystkim o widzu anglosaskim, więc ten film będzie musiał wyglądać trochę inaczej. Zanim go zrobię, będę musiał obejrzeć ileś dokumentów, które Amerykanie zrobili, żebym załapał, jak tam się robi filmy. Mam kontakty z filmowcami ze Stanów, z ludźmi, którzy się kręcą w tym towarzystwie, porozmawiam z nimi, będę konsultować, tak żeby to było zrobione no, na tak wysokim poziomie, jak tylko się da, bo no od tego będzie zależało to, czy po prostu będę miał kolejne projekty, czy będę je realizował i czy darczyńcy będą zadowoleni, bo ja tylko będę potrzebował więcej. No i budżety będą rosnąć, aż w końcu może gdzieś ktoś zrobi fabułę jakąś taką libertariańską kiedyś, może, bo fabuły się chyba lepiej rozprzestrzeniają niż jakieś takie zwykłe filmy dokumentalne o czymś tam, którymi są zainteresowani tylko jacyś tam gicy. No bo umówmy sobie szczerze, no taki Milton Friedman nie jest znany z tego, że stworzył jakąś teorię monetarną, jakieś coś tam, co to kogo obchodzi. On jest znany tylko dlatego, że zrobił sobie serial w telewizji, gdzie w miarę płynnie, w miarę normalnie tłumaczył podstawowe zagadnienia ekonomiczne. Tak. Znaczy Friedman jest właśnie tutaj świetnym przykładem, bo to jest fenomenalny naukowiec, czołowy ekonomista XX wieku, jednocześnie celebryta. On po prostu umiał być celebrytą i potrafił mówić do ludzi tak, żeby go zrozumieli wszyscy. Żeby go rozumieli inni nobliści i żeby go rozumieli no, ludzie, którzy nie wiem, co powiedzmy po podstawówce, żeby też się połapali o tym, co, i dlaczego akurat którzy rządzili. On to miał im to też wyjaśnić. To jest super. Ja brakuje mi tego talentu, nie ukrywam. A co do fabuł,
No niestety, nasze środowisko, chyba ostatnim dobrym filmem popularnym, zrobieniem przez środowisko, w pewien sposób, no bo Ayn Rand, która robiła ten film, to było źródło. Film jest czarno-biały, zrobiony w latach 50. jest kapitalny, ale jak na tamte czasy, bo dzisiaj jest po prostu dla dzisiejszego widza przyzwyczajonego do filmu, do tego, jak się teraz montuje, no ostro, szybkie cięcia, zmiany, ten film jest już trochę nudny, jest archaiczny. Były próby zrobienia Atlasa zbuntowanego, to była porażka. Wyszło strasznie. Wyszło strasznie. Jest ekranizacja. Nie wiem, czy oni to w końcu zrobili do końca, ale wiem, że był taki pomysł. Jest książka Agorysmus, która jest powieścią, taką dystopijną. Nazywa się Alongside Night. Wiem, chyba nawet grał ten gość, który grał Herkulesa w tym takim serialu polsatowskim. Nie wiem, czy oni to zrobili. Widziałem trailer, to wyglądało, jakby oni to kręcili kamerą taką na komunię. Nie. Ale są filmy, które paradoksalnie są bardzo wolnorynkowe albo bardzo takie związane z tym, jak my myślimy o sprawiedliwości, które nie mają nic wspólnego z twórcami, którzy identyfikowaliby się z tym. I powiem ci, to może zabrzmi dziwnie, ale chyba jakiś miesiąc, dwa miesiące temu widziałem niemiecki film, który był tak doskonałą obroną wolnego rynku, że jednocześnie będąc komedią, że dawno nie widziałem takiego filmu, który byłby tak zbudowany. Film się nazywał Fryzjerka. To jest film o kobiecie, która w średnim wieku zmaga się ze swoją otyłością, z problemami z skórą. Ona postanawia, że zacznie rozkręcać biznes właśnie fryzjerski. No bez fryzjerka chce mieć swój własny salon. I po prostu państwo zaczyna jej rzucać kłody pod nogi. Tam jest nawet wątek agorystyczny w tym filmie. No więc to niesamowite to jest. Wątpię, żeby twórcy byli libertarianami z przekonań sprawiedliwości. Być może bez takich samych obserwacji, do których ja czy to dochodzimy, no spatrzenia na samą rzeczywistość, tylko nie nazwali tego akurat libertarianizmem. Więc takie rzeczy się pojawiają i są. No, ja takiego filmu nie wyglądałbym. Na dokumentach chciałbym mieć polskich takich prawdziwych sprawiedliwości filmowców, którzy robiliby doskonałe filmy fabularne, gdzie pokazywaliby epickie po prostu tyrady na rzecz wolnego rynku, gdzie ludzie by faktycznie to oglądali. Chciałbym po prostu coś takiego było. Nam jest potrzebny taki wolnościowy, wolnorynkowy Gran Torino na polskich warunkach. Coś takiego, który jest względnie prosty, ale jak nad nim posiedzisz, to widzisz mnóstwo różnych takich elementów, które każą ci pomyśleć o czymś głębszym. A kogoś takiego, kto będzie. Jasne, jasne. No i Niemcy też no, mają tradycje wolnościowe całkiem poważne. Przecież tam 16-17 lat rządu Wehrharda po wojnie, no to można powiedzieć takie totalne rozluźnienie i jeszcze w latach na początku 50. czy pod koniec 40. w Ameryce jedzenie na kartki było, ponieważ była taka bieda, no a w Niemczech no to wtedy potężna eksplozja gospodarcza i wzrost gospodarczy, które de facto ustawiło Niemcy no, do naszego czasu, teraz, do teraz. To prawda. Są liberałowie niemieccy, to się nam tak często wydaje, że tam tylko jest socjaldemokracja, ale ja sam znam bardzo mocne instytucje wolnościowe czy wolnorynkowe stamtąd, bardzo profesjonalne, z dobrymi budżetami. Tyle, że oni częściej są zwolennikami, co jest zrozumiałe, odwoływania się do tych tradycji takich niemieckojęzycznych. Tam właśnie Mises jest ważny, Hayek jest bardzo, bardzo ważny. Erhard, ordoliberalizm też. Rothbard, Smith, to już nie bardzo, bo to byli oni pisali po angielsku, tym zdaniem, czy to są zasadzacyjni. No i tak jest, zataczając koło, no to tak sobie pomyślałem, kurczę, no to skoro Rothbard jest taki w Polsce, Mises trochę też, no to pokażmy ludziom Adama Hejdla, który był uczniem Ludwika von Misesa, to może to tym bardziej jakoś załatwi. Mam nadzieję, że z czasem będzie. Zapomniani na YouTubie, wrzucajcie, oglądajcie, dowiedzcie się czegoś o tych polskich chłopakach wolnościowcach, którzy gdzieś tam przed wojną próbowali walczyć z tym komunizmem Piłsudskiego i tak dalej, i tak dalej. No niestety skończyli jak skończyli życie, ich zamiotło, można by powiedzieć, razem z wojskami niemiecko-rosyjskimi. Dobrze, Marcinie, to co? Dzięki za rozmowę i powodzenia życzymy, żebyśmy mogli za ten rok czy półtora usiąść wspólnie w wielkim kinie na 500 tysiąc osób i przeżywać premierę filmu o Ludwiku von Misesie. Będzie dobrze, ale mam nadzieję, że do zobaczenia trochę wcześniej niż
Trzymaj się, Marcinie, na razie, pa. Dziękuję za zaproszenie. Trzymaj się, panie.